Witajcie. Zastanawialiście się kiedyś, czy duchy istnieją? Niewykluczone, że dzisiejszy film pozwoli Wam odpowiedzieć na to pytanie. Nagranie, które pokażemy Wam za chwilę, sprawia, że po plecach przechodzą ciarki. Jakiś czas temu opublikowała je Fundacja Nautilus i... A zresztą, zobaczcie sami. Wszystko wydarzyło się w USA, w stanie Ohio, dokładnie w mieście Mentor. Pewnego wieczoru policjanci z miejscowego komisariatu odebrali niecodzienne zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców jednej z dzielnic. Ktoś zadzwonił i powiedział, że widział ducha, mówi jeden z funkcjonariuszy, który był wtedy na służbie. Do tej pory tego typu zgłoszenia traktowaliśmy jako głupie żarty, ale tamtej nocy... Dodaje i urywa w pół zdania. Fani zjawisk paranormalnych są zgodni. Na nagraniu, które zarejestrowały kamery w Mentor, widać ducha. Ducha dziewczynki, biegnącej po chodniku. I trudno się z nimi nie zgodzić, bo rzeczywiście coś, co niektórzy uważają za cień, niepokojąco przypomina postać dziecka. Pojawia się jakby znikąd, biegnie i po chwili znika. Czy to nie wygląda jak duch? Komentuje jeden z internautów. Niby czym innym to jest, jeśli nie duchem dziewczynki w zwiewnej sukience? Przytakuje mu udzielająca się w internecie dziewczyna. Z raportu, jaki ze zdarzenia sporządziła policja, wynikało, że sprawa wyglądała na poważną, bo o duchu alarmowali kolejni mieszkańcy. Wszyscy wspominali o małej dziewczynce biegnącej po ulicy. Mówili, że gdy tylko próbowali do niej podejść, ta rozpływała się w powietrzu. Świadkowie, z którymi rozmawiali funkcjonariusze, opisywali ją jako kilkuletnie dziecko. Nie mogła mieć więcej niż 6, może 7 lat. Zwróciła naszą uwagę, bo kto widział, żeby takie małe dziecko biegało samotnie po ulicy? Wspominała jedna z kobiet, która zaalarmowała policję. Coś było z nią nie tak. Była jakby na wpół przezroczysta, jakby rozmyta, kontynuowała. Nic dziwnego, że przyjmujący takie zgłoszenie policjanci początkowo mogli pomyśleć, że to głupi dowcip. Jednak zgłoszeń było coraz więcej, a telefony dzwoniły jak oszalałe. Telefony się urywały, nie mogliśmy tego zignorować. Musieliśmy sprawdzić, co się dzieje, wspomina jeden z funkcjonariuszy i dodaje, że to, co zobaczyli na nagraniu z miejskiego monitoringu, pokrywało się z tym, o czym wspominali mieszkańcy Mentor. Nikt ze świadków zdarzenia nie był w stanie podać rysopisu dziewczynki. Nawet ci, którym udało się do niej podejść, stosunkowo blisko, mówili, że nie mogli zobaczyć jej twarzy. Znikała za każdym razem, gdy tylko ktoś ją zawołał albo wykonał ruch w jej kierunku. Jednak doniesienia o zjawach, chociażby tej wspomnianej przed chwilą, nie są wcale rzadkością. Jakiś czas temu portal internetowy Reddit zwrócił się z nietypową prośbą do swoich czytelników. Poprosił ich o podzielenie się najbardziej przerażającymi rzeczami, jakie powiedziały ich dzieci. Jak możecie się domyślać, wśród nadesłanych historii przeważyły te z duchami. Pamiętam, że było już późno, na tyle, że małe dziewczynki powinny już spać, pisze jedna z internautek. Powiedziałam swojej 3-letniej córce, że pora do łóżka, a ona zapytała mnie, czy naprawdę musi się położyć. Odpowiedziałam, że tak, kontynuuje swoją historię kobieta. Wówczas mała wskazała palcem róg pokoju i zapytała, czy dziewczynka, która tam stoi, też ma już się kłaść? Ktoś inny napisał, że jego syn po ukończeniu 3. roku życia zaczął opowiadać o przerażającym mężczyźnie mieszkającym w sypialni rodziców. W końcu zapytaliśmy go, jak wygląda ten pan, o którym ciągle mówi, i od razu pożałowaliśmy tego pytania. Powiedział, że nie ma twarzy. Pamiętam, że wraz z żoną zdębieliśmy. Czy w takim razie duchy istnieją? A może zjawa dziewczynki w zwiewnej sukience z Ohio i duchy, o których wspominały rodzicom dzieci, to jedynie wymysł ludzi lubiących się w teoriach spiskowych? Dajcie znać, co sądzicie i bądźcie z nami następnym razem. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się filmik, zostawcie kciuk w górę i podzielcie się linkiem do niego ze swoimi znajomymi. Zasubskrybujcie też nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych sekretów świata. Do zobaczenia.